kiedyś, już ja też dawałem na przykład, przenosiliśmy autobus na tą główną ulicę, na Kent, tak, z tych uliczek, no i jaki był protest, że daleko będzie ten autobus, to przecież dopiero za NSZ i za park handlowe i pytanie, jak często tam jest pociąg, czy jest tak samo często jak 18, czy jest tak samo często jak 24, no nie. Że panie prezydencie, to dobrze, że poruszył pan temat taryfy biletowej, bo moim zdaniem wielokrotnie też publicznie zabierałem na ten temat głos. Powinna powstać wspólna taryfa, tak żeby mieszkaniec Łap mógł na jednym bilecie, kupionym w Łapach jakimś miesięcznym, przyjechać pociągiem na dworzec główny w Białymstoku, wsiąść w tym samym bilecie do autobusu i dojechać do pracy, no, gdzieś. Z drugiej strony mieszkaniec Białegostoku wsiąść do autobusu na swoich, powiedzmy, bacieczkach, no, choćby do autobusu. Prawda? Dojechać na dworzec, tam wsiąść do pociągu i dojechać do Łap na jednym bilecie. To nam się, moim zdaniem, jest to po prostu potrzebne dla wszystkich. Panie radny, bo żeby już nie przedłużać może dyskusji, Panie przewodniczący, czy ja mogę tylko króciutko, bo chciałem powiedzieć... Chwileczkę, bo już zacząłem tutaj mówić. O nabożeniu wniosków akurat. Pan Marek zgłaszał wniosek o formalny, znaczy nieformalny w zasadzie, o przegłosowanie stanowiska czy pytania do prezydenta miasta. Mógłby pan to sformułować jakoś tak zwięźle w jednym zdaniu? Wniosek formalny o to, żeby miasto... Nie jest formalny, zdaje się. To jest wniosek formalny. Wniosek. A żeby w ramach czy nowych funduszy, ja rozumiem, że inwestorem w tym wypadku będzie PKP, też samorząd, natomiast żeby opracować strategię rozwoju kolei aglomeracji białostockiej. Jedno zdanie, sformułujmy. Tak. Komisja Budżetu i Finansów, tak, zwraca się do prezydenta miasta. Opracowanie strategii rozwoju kolei aglomeracyjnej. Tak, kolei aglomeracyjnej. I taryfy biletowe. Można, panie przewodniczący, proszę bardzo, panie prezydencie, też krótko tylko powiem, bo wiem, że są możliwości, mieliśmy z panem Tomaszem na spotkaniu ze stroną PKP, gdyby u nas przedłużyć, powiedzmy, przejazd pociągów do stacji Białystok Fabryczny, tak, to są wtedy środki jakby z budżetu centralnego czy z PKP na zelektryfikowanie tam kolejnego fragmentu, załóżmy linii, to tutaj miasto musiało się jakoś dogadać. Ja mam takie wrażenie, że po prostu dobrze by było więcej z tym PKP rozmawiać. No my tego za was nie zrobimy, no ja wiem, natomiast to bez patrzenia na jakieś tam podziały warto to zrobić. Nie byłem przy dziwie tutaj naszego oddziału od tych linii kolejowych, pewne rzeczy żeśmy omawiali. Jesteśmy w bieżącym kontakcie. To fakt, że jest bardziej związane, tak jak mówię, z tematami inwestycyjnymi naszymi, ale również kolei, bo na przykład właśnie konsultujemy lokalizację przystanku w okolicach Zielonych. Rozmawiamy na temat miejsca tego dworca Starosielce, czy on powinien pozostać w tym miejscu, czy powinien być bliżej na przykład ulicy Biedronki. Księca Jerzego Popiełuszy. Tak, tak, będzie, tak, 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 może, mimo że bardzo kosztowna, może się okazać łatwiejszym rozwiązaniem niż późniejsze zabezpieczenie kursowania, bo łatwo mówić o taryfie, tylko pytanie, bo my przechodzimy przez ceny z biletów na koszt tego woza kilometra. Jak jechał jeden pasażer, czy pojechał z naszym biletem do Łap, to zapłaciliśmy za niego za cały przejazd kosztu, czyli nie wiem, 20 zł za kilometr, że jest zmienia po miasto, to już się zbawił za koszt tego woza kilometru. I w obłożeniu nasz autobus z kilkudziesięcioma pasażerami, tamtych mieszkańców może być zaledwie kilku na kilkudziesięciu, a na dodatek jeszcze stosunkowo mało, jak na koszt i na powierzchnię. Tylko panie prezydencie, my tu nie wynajmujemy koła, bo zdaje się w wielu miastach to jakoś działa i tam można lepiej gorzej. Kolej aglomeracyjna działa w wielu miastach. A kto jest przewoźnikiem, to już jest inna sprawa, to jest kwestia też dogadania się. Ja mówię, wiem, że nie zawsze się da, ale czasami warto się postarać. Dobrze, padł wniosek o stanowisko komisji. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego stanowiska zwracającego się do prezydenta miasta w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. 37. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? 1. Kto wstrzymał się od głosu? 1, 2, 3. Dziękuję bardzo. Zatem zwracamy się do prezydenta z pytaniem z prośbą o opracowanie. Taki, no to najwyższy czas się
Kolejowego. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej... Panie Przewodniczący, ja tylko jedną rzecz tutaj a propos terminu wniosku. Dosłownie, bo znalazłem takie ogłoszenie właśnie, że od 30 grudnia do 28 lipca 2017 jest nabór wniosków na projekty dofinansowane z funduszy europejskich Centrum Unijnych Projektów Transportowych, właśnie na koleje miejskie. Wnioskodawcą może być samorząd albo zarządca infrastruktury. Czyli tak, albo tak. Rozumiem miasta, albo jakieś spółki PKP. Albo marszałek. Samorząd. Aha. Więc jest ponad pół roku na przygotowanie ewentualnie takiego wniosku o dofinansowanie, więc dobrze. Myślę, że... Dziękuję bardzo, proszę Państwa. W związku z tym, że nie było więcej zgłoszeń innych spraw, zamykam posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Dziękuję Państwu. Dobrze, na